Tema, witam ponownie w Eposzku, szamanem pod Temy. Trzeba w końcu, kurde, skończyć ten build, dość do endgame'u. Bo już za niedługo nadchodzą kolejne gierki. Nowy sezon w PD2, później nowy sezon Hero Siege'u, który ma przynieść fajny rozwój skilli. No i chciałbym w to zagrać, później jeszcze ten PoE2 Early Access, także trochę tego nadchodzi, więc przydałoby się skończyć tę postać. No i co? 25 level, cały czas kampania. Tutaj mi pokazuje, że rozdział trzeci, czyli trzeci akcik. Także lecimy dalej. A, i tu jest ta miejscowa, gdzie trzeba iść prawo-lewo. Z tego co pamiętam. No, te mopki jakieś super silne nie są. Okej, dobra, czy ja muszę przejść tutaj? I później chyba prawo-lewo mam iść. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A, dobra, i tutaj jest prawo-lewo, teraz trzeba iść. Ale ja znalazłem ostatnio na to sposób. Mianowicie, zaraz zobaczymy, czy to dalej działa. No i teraz muszę iść prawo-lewo. Tym, że jak pójdę na przykład w prawo, a później się cofnę do miasta i wrócę na tą lokację, to jest możliwe, że już nie będę musiał iść w lewo, bo będzie otwarte. To się tak buguje. Przynajmniej się bugowało. Ciekawe, czy to naprawili. Zobaczymy. No, tu jest ten mobek, szczurka. Dawaj. Zobaczymy, co zrobię ciekawego. Jezu, ty ile szczurek. Co jest? O, super. Dobra, zablokowały się. Oho. O, tu się dzieje. Nie mam pojęcia. A, i tu mamy jeszcze Nemezis. Co my tu mamy? Fizycznych zdolności, to syf. Obrażenia nekrotyczne, fizyczne, syf. Summon Storm Crow, to nie. No bo ja tego nie używam. Mam dostrojenie, a... Ja mam ogólnie... Ja bym ogólnie sobie skipnął te itemy i zobaczył, jakie kolejne będą. Dobra, no i problem jest taki, że ja nie zrobiłem loot filtra. Teraz przydałoby się go zrobić. Na szybkości go zrobimy. Czyli tak. Zmień kolor na fioletowy. Warunek. Przyrostek. Tak. Affix i teraz tak. Sługus. Penetracja nie. Błyskawic może być. Tu tyle chyba. Sługus obrażenia. Życie. Obrażenia w czasie niekoniecznie. Obrażenia wręcz i obrażenia od łuku nie. Obrażenia od zaklęć. Obrażenia wręcz i obrażenia od zaklęć. No dobra, powiedzmy. Że może być. Zamrażanie nie. Te na atakujących. Powiedzmy. Wykraczając za trafienie krytyczne, ok. Sługus umożliwia obrażenie trafienia krytycznego. Szansa na kryta. Obrażenia nie. Dodatkowa szansa na trafienie krytyczne, atakujemy wręcz nie. Pancerz. Szybsze odnowienie. Nałożenie na kto nie. Chociaż nie. Zadanie plagi. Ogień obrażenia, zimne obrażenia, krytyczne. Aha, w zasadzie do tego nie potrzebuję, nie? W idolach akulitki, tylko idole naturalisty. Nie ma nic ciekawego. To też nie. Nie, wręcz. Szansa na kryta może być. O, szansa na trafienie krytyczne z zdolnościami błyskawic dla ciebie i twoich sługusów to spoko. Zaklęć. No i tyle, a tutaj co mamy? No to by mogło być też w miarę spoko, powiedzmy. Okej, czyli... To by było tyle. I jeszcze co mamy? Totem. Jeszcze totemy trzeba dodać. Mogę jako kolejny warunek? Przyrostek. Totem. Obrażenia dla totemów.
Inkantacji też może być spoko. Szansa na trafienie krytyczne, obrażenia. Potem burzy i cierni chyba używam. I teraz tak. Życie. Chociaż życie do temu. No powiedzmy. Nakryta. To by też mogło być spoko. Totem cierni przy trafieniu. To. Dobra. No i na razie tyle. Mamy na miniony i na totemy. Powinno póki co być git. Jest level upik, 26 level. Także teraz sobie rozdamy to. Przy okazji jeszcze mam skille do rozdania. Tutaj o. Kurde, ja trochę nie grałem i teraz nie pamiętam, w co ja tutaj szedłem. Ale wydaje mi się, że chyba w to. Pierścieniu, no. Pójdziemy sobie w to. Tyk. No i tu pójdziemy sobie w to. Obszar docelowy. Pociski burzowe zamierzają wrogów na większym dystansie. I tutaj, jeżeli chodzi o naszego szamana. Czy ja tu coś szedłem? Obrażenia od zaklęć, zwiększone życie to temu. Chyba jakoś bardzo tego nie potrzebuję, póki co. Więc pójdziemy sobie tutaj w to. Dostrojenie i penetracja odporności przeciwników. Powinno być spoko. Dobra, jestem przy pierwszym. Starożytna świątynia, cyk. Mamy to i teraz tak. To ja zawsze robiłem. Szedłem na przykład sobie do obozu. Teraz powrót tutaj. I wygląda to tak, że nie muszę iść w lewą stronę. Normalnie musiałbym iść jeszcze na lewo. Ten drugi kamyczek. Ale dzięki temu, że się tepnąłem i wróciłem, nie muszę. I po prostu sobie otwieram to. Cyk. I idziemy dalej. Oho. Muzdygan poleciał jakiś. Dwuręczny. Co to jest? A, to jest to dziadostwo. To jest pod... Pod co? Obrażenia nekrotyczne? Ja myślałem, że pod ogień. Ale pod ogień też, no. Raczej nie dla mnie. No i dobra, i tu mamy bosika. On jakiś mega trudny nie jest. Raczej powinno łatwo pójść. I w miarę szybko. A pamiętam tego bossa. Kurde, on był na innej arenie. Jeżeli dobrze pamiętam, tak mi się wydaje. Że on był na troszkę innej arenie. Ale oni cały czas coś tutaj przerabiają, nie? Więc bardzo możliwe, że po prostu... O! Przerobili też arenę tego bossa. Jo, ale biją te mopki mocno. Dobra, no i padł. Nie było jakoś mega ciężko. Tyk. No dobra, tutaj mamy fabułkę. No i co? I musimy iść teraz na górę do ziomeczka. Tutaj z nim trzeba pogadać. No i tyle. To sobie rozdam tutaj ten totem. Aha, bo ja to chciałem zrobić. Ten totem. I tu chciałem iść tutaj po to, że przyzywam od razu kilka totemów. I dzięki temu jak mam trzy takie totemy, no to wtedy lepszy totem gromu mi się kastuje, nie? No i dobra, jest miasteczko. To jest jeszcze trzeci akt, ale tu sobie skończymy, prawie 27 level, także tyle.